Budynki przy ulicy Zwycięstwa są piękne. To jedna z wizytówek Gliwic. Zasługują więc na wyeksponowanie. Będzie to możliwe dzięki nowemu oświetleniu głównej ulicy miasta. Trwają właśnie prace przy montażu nowych latarni ulicznych. Będą one oświetlały nie tylko jezdnie i chodniki, ale też piękne kamienice. Planujemy na słupach oświetleniowych zainstalować naświetlacze, które będą subtelnym światłem wydobywały wieczorową porą atrakcyjne elewacje naszych kamienic na ulicy Zwycięstwa. Stare podwieszane lampy zostaną zastąpione nowoczesnymi latarniami, podobnymi do tych, które oświetlają rynek. Taka forma oświetlenia ma nadać zupełnie nowy charakter ulicy Zwycięstwa, podkreślić jej niezwykły urok. Na całym, niemal 1,5-kilometrowym odcinku pojawią się stalowe słupy, podobnie jak na rynku malowane proszkowo, m.in. farbą zabezpieczającą przed sprejem, mazakami i plakatami. Obecnie istniejąca sieć oświetlenia ulicy Zwycięstwa zawieszona jest na stalowych linach przymocowanych do elewacji budynków. Lampy są w złym stanie technicznym, dlatego konieczna jest modernizacja oświetlenia. Inwestycja na ulicy Zwycięstwa jest jednym z zadań projektu Ekoświatło w Gliwicach, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Inwestycja ma zostać oddana do użytku z końcem czerwca 2016 roku. Przebudowa oświetlenia ulicy Zwycięstwa jest zgodna z koncepcją przyjętą w opracowaniu masterplanu oświetlenia obszaru miejskiego, zawierającą wytyczne uporządkowania oświetlenia. Masterplan to innowacyjne przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu światła w przestrzeni miejskiej. To pierwszy w Polsce projekt kompleksowego oświetlenia całego miasta. Zgodnie z masterplanem w Gliwicach powstaną dwa rodzaje uporządkowanego i atrakcyjnego oświetlenia. Funkcjonalne zostało zaprojektowane z myślą o ulicach. Jego zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa i orientacji w przestrzeni miejskiej. Zostanie to osiągnięte poprzez wyróżnienie centrum, terenów mieszkalnych i traktów komunikacyjnych. Będzie to tak zwana aktywna strefa miasta. Oświetlenie architektoniczne podkreśli z kolei tożsamość miasta i umożliwi wykreowanie jego nowej nocnej odsłony. Montaż latarni przy ulicy Zwycięstwa wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców. Planujemy zakończyć prace związane z budową nowego oświetlenia do 30 czerwca bieżącego roku. Obecnie nie planujemy zajmowania jezdni i prace są tak zaplanowane, żeby jak najmniej utrudniać pieszym korzystanie z chodników. Jedną z głównych zalet systemu będą mniejsze wydatki na energię i oszczędność w eksploatacji urządzeń oświetleniowych.